Dzień dobry moi mili, Mawka z tej strony i dzisiaj dla Was przygotowałem auto w hatchbacku, czyli jest to Renault Megane trzeciej generacji z 2009 roku z bardzo poszukiwanym silnikiem 1.6 benzyna. Nie pamiętam, czy to jest 100-konna, czy 110-konna. Obydwie wersje mają duże powodzenie na rynku wtórnym, ponieważ 100-konna nie ma zmiennych faz rozrządu, czy tych wariatorów, już nie pamiętam jak się nazywa i to się nie psuje, więc ludzie tego poszukują bez tanie w obsłudze. No i druga też jest poszukiwana, to zwykła 1.6-110, bo to bardzo dobry silnik i nawet nadaje się do założenia LPG. Więc troszkę tu Wam go rozjaśnię, bo wóz naprawdę według mnie ma bardzo, bardzo ładny lakier. Ale dokończę Wam z silnikiem i z podstawowymi rzeczami. Skrzynia 6-biegowa manualna. Jeszcze dodam, że ma wóz według mnie niewielki przebieg, bo on jest z 2009 roku, a przebieg to 180 tysięcy, czyli wóz ma 15 lat, czyli można powiedzieć, że robił około 12 tysięcy rocznie, 1000 km miesięcznie, to przebieg według mnie jest niewielki. Cóż, a teraz o wizualiach sobie powiedzmy tego wozu. Jest troszeczkę zmieniony niż zwykłe standardowe meganki, bo jak widzimy przyciemniane szyby, troszeczkę inne spoilery, nawet są te dokumenty od tych ospoilerowań w schowku, bo Niemcy tak, żeby przeszedł auto przegląd, muszą mieć to przy sobie podczas robienia tego tak zwanego TIF, czyli z tyłu macie to takie srebrne, już przeszedłem dalej, ale takie srebrne jakby dyfuzor. Na klapie jest inny spoiler, no i z tyłu też macie takie jakby dokładki troszeczkę na zderzak i 17-calowe alufelgi w tym takim teraz modnym kolorze, czyli aluminium z czarnym, takie polerowane. No i teraz sobie jeszcze widzicie spokojnie, no kolor według mnie bardzo ładny, bardzo się fajnie prezentuje, taki nowoczesny, no bo wiecie, czarny, biały już jest dobrze ograny wszędzie na innych samochodach, a to takie troszeczkę weselsze auto i na pewno komuś się może spodobać. A co ogólnie jeszcze do takich designu, no wiadomo, Meganka zastosowała, czy Renówka, nie Meganka, no takie srebrne akcenty w zderzakach, żeby ten zderzak się wydawał jeszcze większy. No i spojrzycie, linia lampy, to przechodzi jakby takie wielkie połączenie. Niektóre właśnie miały to polakierowane na inny kolor i łączyło się to tak fajnie, zwłaszcza w czarnych, że nie było widać tej takiej jakby przejścia. A technicznie opony w porządku, klocki, tarcze też, bardzo się nim dobrze jeździ. No i przy okazji ma też dosyć dobre wyposażenie, bo te 1.6 z początkowych lat produkcji potrafiły być bardzo biedne, a tu powiem Wam tak, czujnik deszczu, czujnik zmierzchu, czujniki parkowania przód, tył, automatyczne składane lusterka, ale na razie to wyłączyłem. No i jeszcze dostęp bezkluczykowy, ciekawe się otworzy z tej strony, cyk, widzicie, klamka się pociągłem i się otworzyło, więc to jest bardzo duża wygoda, jeżeli ktoś kartę nosi od wozu w kieszeni, chce wrzucić zakupy lub też tam nie chce się komuś szukać w torebce. No i teraz właśnie widzieliście, odszedłem dalej i sama też się zamyka, bardzo wygodna sprawa. Jeszcze Wam pokażę na koniec ten dyfuzorek, bo wygląda jakbyście mieli dwie takie rury, troszeczkę jak w tej wersji chyba RS czy tam GT. Dobra, przejdźmy sobie do wnętrza. Dobra moi mili, to nagrajmy sobie wnętrze, bo naprawdę wnętrze jak na Meganki jest przyjemne. Tu macie podstawowe wpisy w książce od Renówki i tutaj jego ostatni TIF potwierdzający przebieg. On był robiony w 22. Jest ważny 24 chyba do listopada i był przy 162 zrobiony. Teraz mamy... O! Nie pokażę Wam, bo ustawiłem na średnie spalanie, które jest 7,5 litra. Zasięg jakiś przejechany, nieważne. 180 tysięcy. Dobra, lecimy sobie z wnętrzem. Fotele są te, bo tu były różne. Inne miały inna część troszeczkę przeszycia. To tapicerka mi się podoba. Z tyłu macie oczywiście ISOFIX-a. Dalej przechodźmy sobie na środek. Deseczka dobrej jakości, to jest miękkie, nie jest to tragedia. Tu już oczywiście stosowali inny typu plastik, ale trzeba przyznać, że to wozy jednak są troszeczkę budżetowe, nie konkurują z na przykład A3, więc i tak zrobili dobrą robotę według mnie. Jest nawigacja, nie zawsze w tych początkowych rocznikach była, proszę, duży ekran
I też mamy klimatyzację automatyczną, dwustrefową. Naprawdę fajnie to działa. Trzeba przyznać, że ładnie to zaprojektowali, że tutaj sobie zmieniacie temperaturę, tutaj siła nawiewu, też jest fajny taki ekranik. No i jeszcze oczywiście jest takie rest, fast, żeby na przykład soft, możecie sobie delikatnie zmniejszyć tą siłę chłodzenia, żeby teraz samochód nie leciał mróz. Tutaj radio często bardzo w tych Megankach jest wydrapane, poodklejane. Tutaj o dziwo jest całe, no ale też przebieg na pewno robi swoje, a czasami macie po prostu odklejały się te napisy od, na przykład od CD, od czegoś. Jak widać, karty nie włożyłem, bo on ma dostęp i odpalanie, jak mówiłem wcześniej, wokół samochodu bez tego. Miejsce na kubeczek, sześciobiegowa skrzynia biegów. Tu macie panel od sterowania nawigacji, ale nawet widać, ta nawigacja nie jest taka jakaś bardzo stara, bo widać ulice, na których jesteśmy, więc to duży plusik. Tu włącznik tempomatu, tak nietypowo marynówka, widzicie, tu się włączyło. Podłokietnik fajny, oczywiście tam pod tym schowek. Tu spójrzcie, ładne, w ogóle ładnie utrzymany bardzo tutaj ten mieszek i tak samo tutaj kolejny mieszek od zmiany biegów, tutaj wszystko jest jak nowe i kiele też Wam muszę pokazać, bo też świetnie utrzymana. Teraz bardzo ładnie się zapała ostrość, tutaj widzicie, staram się, żeby tutaj nie zeszła ta ostrość, no ale już tutaj się, ale wszędzie macie fakturę, najbardziej w tych miejscach, nawet jak się dotyka, też jest cały delikatnie zużyte przyciski od tempomatu, więc jednak to jest to używany samochód, prawda? Spójrzcie, tu macie włącznik od automatycznych wycieraczek i od automatycznych świateł. Proszę bardzo, piszę jeszcze licznik, fajnie to zaprojektowali. Najśmieszniejsze jest to, że oni użyli tutaj cyfrowego wyświetlacza, a jak macie najmocniejsze, czy tam te najwyższe wersje koni w silnikach, to macie analogowy wyświetlacz. No i tutaj, jak widzicie, są takie jakby białe, jakby małe półokręgi, no to jest ogólnie okrąg, tylko poprzecinany, jak tutaj widać. Jeżeli na przykład macie tempomat ustawiony jakoś ten, to Wam z którejś z tych okręgów się zapala na zielono. Obrotomierz standardowy, zwykły, fizyczny. No i tu macie wyłączniki od parkowania, DSP, standardowe rzeczy. Ładnie też to jest utrzymane i spójrzcie tutaj na boczek, naprawdę te przyciski często są wyjechane. Tutaj trzyma się to ładnie, tak samo jak ta rączka. Ogólnie trzeba przyznać, że samochód w środku jest bardzo zadbany i ładny. No i tu macie ten przełącznik od składania lusterek. Proszę bardzo, rozłożyło się. To troszkę posmarować, bo jęczą po zimie. No i cóż, został jeszcze mi boczek pokazać. Spójrzcie, boczek cały, ładny, niewygnieciony, nie jest tu poprzerywane. Ogólnie samochodzik według mnie fajnej klasy. No i jeszcze oczywiście pompowane fotele góra-dół. I pod tym macie schowki, tu brenówce pod nogami, jakby jeszcze ktoś tam sobie coś chciał schować. O wozie to tyle. Jak film Wam się podobał, łapka w górę, subskrypcję. Macie pytania, sugestie, to komentarz. Lub też można zadać je poprzez maila lub media społecznościowe, takie jak Mavkar Auto na Instagramie, czy też na Facebooku. Chcecie sprawdzić co innego z ofercie? Wbijcie na mavkarautomoto.pl albo po prostu zapytajcie. Pamiętajcie, że każde auto u mnie jest opłacone, możecie sobie wykupić gwarancję do roku czasu. Jak nie macie tego auta, jak odebrać, czy nie macie z kimś podjechać, bez problemu Wam mogę go dorzucić w dostępnej cenie, nalewajcie pod dom. No i cóż jeszcze, jak auto się sprzedało z filmu, a szukacie podobnego lub w ogóle innego, odezwijcie się, mogę Wam czegoś poszukać na zamówienie albo podesłać to, co jeszcze mam niewystawione. Do następnego filmu, cześć!